Cześć, witam. Jestem dzisiaj w Pekinie znowu. Tak, tutaj za mną jest coś, co się nazywa Silk Market, czy też funkcjonuje to pod inną nazwą Silk Street, bo kiedyś to była ulica. To znaczy, tego budynku tak kiedyś tutaj nie było. Był tutaj taki targ na świeżym powietrzu, czy raczej na za trudnym powietrzu. No teraz jest tutaj budynek Silk Market. Jest to chyba najbardziej popularne miejsce w Pekinie, jeżeli chodzi o zakupy dla turystów pod kątem takich podróbek i takich raczej tanich rzeczy. Więc dzisiaj tutaj się wybrałem zobaczyć i pokazać wam trochę ujęć z tego właśnie miejsca. Z tego, że miejsce to jest bardzo popularne wśród obcokrajowców, to prawie każdy sprzedawca w środku zna angielski i świetnie się można z nimi dogadać po angielsku. Oczywiście ceny początkowe wszystkiego tutaj są okropnie drogie i bez negocjacji cenowych tutaj nic się nie kupi właściwie, więc trzeba nieźle się przygotować na długie rozmowy o cenie. Ale są ludzie, którzy to lubią, ja akurat nie, więc ja tutaj nigdy nie... Znaczy raz byłem, dawno, dawno temu. Budynek ma w ogóle 7 pięter, jest chyba ze 4 czy 5 pięter na górze, ponad gruntem, i są też ze 2 czy 3 piętra podziemne. Jest tutaj takie Hall of Fame, wiszą tutaj plakaty ważnych osobistości, które kiedyś odwiedziły ten cały market, cały targ. Jest tutaj na przykład dawny prezydent Bułgarii czy Tajlandii, czy pierwsza dama Kanady czy Iraku. Ciekawe, co oni tutaj w ogóle kupowali. Dobra, tutaj jest właśnie mapka. Jest 8 pięter z tego, co tutaj widać. Ale ostatnie, najwyższe piętro, 6, to jest tylko jedzenie, więc się nie liczy. W ogóle to tutaj jest ponad 1700 sprzedawców na tych wszystkich piętrach, więc no na pewno to jest największe tego typu miejsce w Pekinie. Dobra, pierwsze piętro zrobione. Na pierwszym piętrze głównie są ubrania przeróżnego rodzaju. Drugie piętro będzie bardzo podobne. Co w ogóle ciekawe, sprzedawcy tutaj w ogóle się z tym nie kryją, że te ubrania są nieoryginalne. Oni często używają argumentu, że to jest dobra podróbka, że bardzo dobry materiał, że wygląda tak jak oryginał. Ale gdy zapytacie się ich, czy na pewno to są oryginały, no to zaprzeczą. Taki napis to się tutaj raczej nie zdarza praktycznie w ogóle. Teraz za mną tutaj jest coś, co się nazywa nail massage, masaż paznokci. Interesujące miejsce. Drugie piętro to były ubrania, teraz trzecie piętro również ubrania, tylko że tutaj więcej jest takich rzeczy w stylu bielizna czy jakieś rzeczy dla dzieci. W ogóle takie początkowe ceny tutaj są strasznie wysokie. Ostatecznie pewnie sprzedadzą to niżej, ale w sumie to samo dokładnie można znaleźć też w zwykłych supermarketach i w każdym innym sklepie. Dobra, pora na piętro czwarte już chyba. Tutaj już nie ma ubrań, tylko bardziej biżuteria, zegarki, naszyjniki jakieś, widzę tutaj takie tam rzeczy. I dalej mamy też elektronikę. Właśnie widziałem iPhone'a 10 za 4900 juanów, czyli niecałe 3000 zł. W kolejnym sklepiku znalazłem na przykład AirPodsy, czyli te słuchawki bezprzewodowe Apple'a za 780 juanów, podczas gdy oficjalna cena to jest prawie 1300. Tyle magnesów na lodówku, co było tutaj na tym piętrze, to nie widziałem nigdy w Chinach. Bo raczej tutaj magnesy nie są jakimiś takimi popularnymi pamiątkami. No, ale tutaj mieli ich naprawdę dużo. Pora na przedostatnie już piętro, czyli piąte. Widzę, tutaj już jest
kolejne sklepy z biżuterią, ale coś miało tu też być związane z kulturą Chin i z podróżami. Zobaczymy. Tutaj w tym miejscu przykładowo możemy się przebrać w jakieś takie tradycyjne chińskie ciuszki i sobie zrobić sesję zdjęciową od 68 juanów, nieźle. Połową tego piętra zajmuje jednak jakiś teatr, więc poza tym już tutaj nie za bardzo jest gdzie chodzić. O, tutaj jest jeszcze taki balkon, można sobie wyjść na dwór, zobaczyć co jest na zewnątrz. Nie zobaczymy, zamknięte są drzwi. Poza tym tutaj dach przecieka, ostatnie jednak deszcze, które były przez ostatnie 2-3 dni, trochę tutaj szkód wyrządziły. No i ostatnie piętro teraz, już szóste. Jedzenie, restauracje, więc tutaj już nic nie ma tak do kupowania. Ile kosztuje kawa lavazza w Chinach? 55 juanów. Nie wiem w sumie, czy to dużo, czy mało, a chyba sporo. Nie wiem, po ile w Polsce jest naprawdę. Nie piję kawy za dużo. Supermarket, kilka restauracji i tyle, jeśli chodzi o ostatnie piętro. Więc szybko wrócę się teraz jeszcze na B1, do podziemi i zobaczę, co tam jest. No i jestem już na B1. Tak, w ogóle jakby się rozejrzeć, to tutaj wydaje się, że więcej jest obcokrajowców niż Chińczyków. Dlatego też właśnie wszyscy tutaj po angielsku mówią. No bo właściwie jak wszyscy przyjeżdżają tutaj turyści do Pekinu, to jest właśnie miejsce, które no praktycznie jest obowiązkowym punktem. Udało się w końcu wyjść z tego całego budynku. Nie bardzo mi się to podoba, jako że ja sam się nie lubię targować, ale gdyby ktoś lubił, no to jest oczywiście miejsce numer jeden w Pekinie, które trzeba koniecznie odwiedzić. W normalny dzień, od poniedziałku do piątku, jest tutaj około 20 tysięcy osób. Natomiast w weekendy ta liczba znacznie rośnie, nawet do około 50 tysięcy, więc sobota, niedziela, wtedy lepiej tutaj no, nie przychodzić, chyba że się przygotujecie na przeciskanie się przez ten tłok. Ale tak jak dzisiaj jest właściwie dzień świąteczny i sporo Chińczyków ma wolne, ale tłoku aż tak bardzo nie było. Tutaj jeszcze trochę drzew wiśniowych jest, ładnie sobie kwitną i ślicznie wyglądają. Jeszcze parę dni chyba i to wszystko się już skończy. 1 kwietnia sporo ludzi chodziło do tego parku, gdzie ja byłem rok temu. Właśnie ten weekend, 31 marca i 1 kwietnia, to były takie dni, w których wszyscy Chińczycy chodzili od parku do parku i oglądali te drzewa. Jeszcze w jednym miejscu dzisiaj jestem, pod sam wieczór, na Nuogusian. Tylko że tym razem porą wieczorną. Co tu się dzieje, masakra? Jest tutaj na ulicy natomiast taka kawiarnia, która się nazywa, nie wiem w sumie jak się nazywa, ale są tutaj koty. Można sobie wypić kawę, zjeść coś, nawet herbatę wypić i pogłaskać koty. Parę pięter to ma, w sumie to takie spore jest wszystko.
na mnie już pora, trzeba wychodzić i spadać powoli do domu, więc do zobaczenia w kolejnym